Witam wszystkich serdecznie. Jeśli zastanawiacie się, kim jestem, a poznajecie mój głos, to tak, to ja Tomek, słuchajcie, chciałem się przedstawić, można powiedzieć, na samym początku, bo to chyba jest taka pierwsza forma mojej wypowiedzi, odkąd zacząłem znowu nagrywać swoją twarzą i stwierdziłem sobie, że, moi drodzy, zrobię serię o filmach, o kinie, dokładnie zobaczę jeszcze, jak to nazwę. Na pewno będziemy mieli to w tytule, muszę poza tym pomyśleć, a będzie to seria traktująca, słuchajcie, w moje przemyślenia przed premierami kinowymi. No i tak to właśnie będzie wyglądało. No. Pogadamy sobie, słuchajcie, po prostu trochę tutaj o filmach. Z tego miejsca chciałbym Was zaprosić już teraz, moi drodzy, na moją stronę internetową www.kinomyślnikrecenzja.pl. Zresztą tutaj na samym dole macie link, czy link, adres strony internetowej, moi drodzy, a link znajdziecie w opisie tego kanału, słuchajcie, i w opisie filmu. Cóż, rok 2018. O czym dzisiaj pogadamy? Ano, słuchajcie, może za chwilkę sobie pogadamy o nadchodzącej premierze filmu, jakim jest Halloween. 1987 rok, bodajże pamiętam, jakoś tak, wyszedł Halloween. Można powiedzieć, że ma 40 lat praktycznie już. Cała, słuchajcie, seria. No i tak, czy to jest dobry film? No przede wszystkim chyba o tym świadczy to, że dobry film jest. Świadczy, słuchajcie, o tym to, że mówi się o nim nawet teraz, do tej pory, i że one są remake'i oraz, no jak teraz zobaczycie wkrótce, 19 października ukaże się na świat dzienny, słuchajcie, wyjdzie kolejna część Halloween. Z tego, co mi wiadomo, będzie to część osadzona między pierwszą chyba a drugą częścią. Nie wiem, jak to dokładnie będzie miało wyglądać. Bo jest kilka rzeczy, które po prostu mnie zastanawiają, ale do tego, słuchajcie, zaraz wrócimy. Mam kilka pewnych obaw, co do których, kurczę, no mam dużą rezerwę, jeśli chodzi o tego filmu. Taką można powiedzieć, dużą rezerwę, jeśli chodzi o tego podchodzę. Pierwszą z nich jest to, że nie wiem, czy pamiętacie, ale w Halloween Resurrection, czyli to chyba jest ósma część Halloween, moi drodzy, jest taka krótka scena filmowa, chyba teraz w momencie chyba ją nabywacie okazję oglądać tutaj właśnie na ekranie. Jak Michael Myers zabija Laurie Strode. Czy teoretycznie to wygląda, jak ją zabija. I teraz tak, wiemy, że Jamie Lee Curtis powraca w tym najnowszym Halloweenie, co jest moim zdaniem świetną rzeczą, bo muszę przyznać, że Halloween 1, jak i 2 mi się bardzo podobały. To są dla mnie jak najbardziej, jak najbardziej najlepsze części. Także Halloween 20 lat później, czyli H2O, tak zwana jak woda. Ale pozostałe części, słuchajcie, są takie, jakby i nie były, też było dobrze. No, jak są, to są, moi drodzy. Trójka, jak już wspomniałem, już o wszystkich częściach, trójka jest absolutnie poza zasięgiem, ale do tego kiedyś filmu wrócimy. Do czego dążę? No i tam właśnie jest ta właśnie scena w Halloween Resurrection, gdzie Michael Myers w końcu udaje mu się dopaść tą całą Laurie Strode, czyli Jamie Curtis. I z tego, co widzimy, zabijają. Przynajmniej tak wygląda. Tutaj w naszej odsłonie ona powraca. I faktycznie będzie to miało sens, jeśli film faktycznie będzie osadzony między pierwszą a drugą częścią, ale ona jest tam już stara. W tym zwiastunie filmowym, który tak samo będziecie mieli to jakoś okazję oglądać właśnie na ekranie w tym momencie, jak mówię, albo w jakimś tam innym momencie, ale na pewno coś to będzie. Ona już jest starsza, ma siwe włosy i cały czas czeka na tego Michaela Myersa. Boję się trochę tego, nie wiem, jak oni to wszystko wytłumaczą, no bo jeśli on ją tam właśnie dźgnął, zabił, zaszlachtował, no to ciężko jest ją wskrzesić. No już wiadomo, że można jakieś tam twisty porobić filmowe, no ale sytuacja jest troszkę taka jakby zgoła słaba. No jestem właśnie bardzo ciekaw, mam nadzieję, że autor tego filmu tego po prostu, jakby powiedzieć, nie spieprzy i będzie to wyglądało dość ciekawie. Dobrze wiemy ogólnie, jakie są właśnie remake'i teraz filmu lub filmy, które się robi na podstawie jakich filmów, jak to właśnie wychodzi, to każdy to wie. Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć remake'i, które, słuchajcie, wyszły dobrze. Jak była, kocham, bo sytuacja jest bardzo słaba w tym momencie.
Aczkolwiek nie uważam, żeby to było coś złego, jak ludzie właśnie robią remake, ale po prostu trzeba po sobie robić z głową, a na razie to powiedziałem, kilka osobom się udało i to jest wszystko. Boję się, że ta część Halloweena może się skończyć tak, moi drodzy. Właśnie niedawno oglądałem, mieliście okazję obejrzeć recenzję na moim kanale tutaj, The Predators. No. Tak, wszyscy zapowiadali, właśnie cały właśnie reżyser, wszyscy zapowiadali, że to będzie powrót do korzeni, że to będzie czerpało dużymi garściami z pierwszej części, że to się nawet go zbliży, to nie było nawet blisko tego, nawet nie było blisko pierwszej części, słuchajcie, Predatora. No i tak samo się boję, że może to się skończyć tak samo dla Halloween. Mam nadzieję, że sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że tutaj właśnie reżyserzy i twórcy tego filmu pójdą w dobrą stronę. Mam nadzieję, że zasypią nas, słuchajcie, fajną akcją, dobrym jumpscarem. No i ten Michael Myers, moi drodzy, jest śmiertelny. Muszę przyznać, że wszystkie części, jak oglądałem, to największy słuchajcie, uśmiech na twarzy wywołał mi Michael Myers. I to nie dlatego, że jestem chorym poprańcem, tylko że po prostu ta postać, w moim skromnym zdaniem, jest chyba najlepszą postacią ze slasherów. Bo umówmy się, jest na pewno jest to najbardziej oczekiwany w tym momencie, w tym roku slasher. I naprawdę ciężko byłoby to spaprać. Szkoda, bo żeby słuchać, to naprawdę spaprali. Makabra była. Cóż, będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że film wypali naprawdę dobrze, o czym przekonamy się 19, no to prawdopodobnie jakoś 20-21 u mnie ukaże się z tego filmu recenzja. Mam nadzieję, że nie podzieli to losu Predators oraz tam innych filmów. Co wy o tym myślicie? Jakie wy w ogóle macie, moi drodzy, oczekiwania co do tego filmu? Czy macie jakieś obawy, czy nie? No bo mówię, ja jestem pełen obaw. No po tym, co się stało ostatnio, po tym, jak widzę właśnie na przestrzeni czasu, jak robią ludzie remake'i i można powiedzieć rebooty i filmy bazujące na jakiejś tam części dobrej, a później to wszystko jest, słuchajcie, paprane, wrzucane do jednego wora i robione z tego gnój. Słabo to wygląda. Ja powiedziałem, jestem pełen nadziei, bardzo te filmy czekam. Mam nadzieję, że film nie będzie spaprany, mam nadzieję, że to wypadnie świetny. Moi drodzy, cóż, nie ukrywajmy, filmy z Jamie Lee Curtis i sam właśnie Halloween, gdzie właśnie grała Jamie Lee Curtis, słuchajcie, są naprawdę dobre. Tak więc, no mam nadzieję, że Michael Myers oraz Laurie Strode dadzą, słuchajcie, radę teraz w tej nowszej odsłonie. Cóż, pozostaje nam tylko czekać. Także zapraszam do komentarzy, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, jeśli jakkolwiek macie. To tyle, zapraszam na następne odcinki tej serii. Pozdrawiam, trzymajcie się, strzała.